Apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy taki regał do piwniczki ogrodowej, tak w tym roku trochę już zaczyna brakować miejsca, więc w tym pustym miejscu zrobimy kolejny regał, ale trochę w innej technologii. Zaczynamy od pionowych słupków. Ja tutaj używam kantówek, ale nie są takie zwykłe kantówki 9x9, tylko takie trochę asymetryczne 6x9 i ambitny plan zakładał, że będę tutaj tak nacinał kształtkę, żeby ładnie tam weszła do środka i wtedy te podłużnice tam wejdą. No ale cóż, potem przyszło otrzeźwienie, że jak mamy 10 słupków razy 4 półki, to w sumie byłoby 40 takich nacięć, więc trochę się zrobiłoby tego dużo, a jeszcze coś by mi pewno nie wyszło, więc roboty co niemiara, więc zrobimy to jednak po łatwiźnie. Ale najpierw musimy słupki dociąć na odpowiednią długość. U mnie piwniczka wewnątrz po bokach ma 130 cm, nie zaczynają się te łuki, więc docinam wszystkie słupki do wysokości 130 cm. Ta piła z Jula, którą mam, tnie dokładnie na 6 cm, więc jak widzicie, zostaje tam taki milimetrzyk niedocięty, który jakoś tam odłamuje, oczywiście go tam trochę przyszlifuje. I dlatego też się cieszę, że mam te takie kantówki 6x9, bo dzięki temu jestem w stanie je przeciąć na jednego strzała, a jak byłyby 9x9, to miałbym trochę zabawy. Kantówki mamy podocinane, teraz czas na podłużnicę. Podłużnicę robię z łat 4x5 cm, takie drewno impregnowane do wierzby dachowej. Metr bieżący kosztuje około 3 zł. Ja tutaj zrobiłem 16 takich deseczek i w sumie za to zapłaciłem 140 zł. Natomiast za te deski po lewej, te kantówki, zapłaciłem, uwaga, 50 zł. Cena jak za darmo, ale dlatego, że tak już nieraz wspominałem, są to takie kantówki, które używa firma transportowa do przekładania ciężkich ładunków i oni potem to tak naprawdę sprzedają na opał, bo jest to surowe drewno, niczym nie impregnowane. A tak można je odkupić za grosze do jakichś takich własnych innowacji, oczywiście po jakimś tam wyszlifowaniu, po wyciąganiu gwoździ. O, jakaś pszczółka nam się tu jeszcze zapłodziała. Więc nim zaczniemy ustalać wysokość półek, najpierw sprawdzę ten poprzedni regał, który zrobiłem, na jakiej wysokości. Tutaj mam te półki, żeby regały stojące obok siebie wyglądały podobnie, a nie jak spaghetti. No dobra. Sobie odznaczam tutaj odpowiednią wysokość, gdzie będzie półki i przy pomocy profesjonalnej linijki z byle jakiej dechy, która się poniewierała na ziemi, wyznaczamy sobie linię, gdzie będziemy montowali podłużnicę. No i przykręcamy te takie kołki. Są to ścinki z tych łat. Nic się nie marnuje i przykręcam je wkrętami cieślickimi. 4 mm średnicy na 70. Łebek mają taki na Torx. I to będą tak naprawdę takie podpórki pod tą półkę. Półka i tak będzie przykręcona, ale dodatkowy punkt podparcia od dołu na pewno nie zaszkodzi, a pomoże. Podobnie był zrobiony ten poprzedni regał, który widzieliście na początku filmu. Więc na pewno konstrukcja jest już sprawdzona. A zaletą takich wkrętów cieślarskich jest to, że one z przodu mają takie małe jakby wiertełko, więc nie trzeba wcześniej nawiertać tych otworów, drewno nie pęka. No po prostu robota jak z bajki. I tak po kolei przykręcamy wszystkich kołeczków. Będzie ich sporo, bo 10 nóżek razy 4 półki, 40 kołków do przykręcenia. No jest trochę roboty. No i roboty było tak dużo, że aż mi się skończyły śrubki. No i powiem wam, że teraz trochę ząk, bo już koniec dnia. Ale jak będę czekał, no to zajmie mi to pewno 2 dni, nim wyślą. No ale jak człowiek jest napalony na robotę, no to cóż począć? Jedziemy z wywalonym ozorem do marketu budowlanego i kupujemy nowe opakowanie wkrętów. Co prawda trochę drożej niż na Allegro, bo 10 zł, 3 dechy zapłaciłem za to opakowanie. Normalnie kosztuje około 16. No ale jak już się coś zaczęło, to fajnie skończyć tego samego dnia, nie rozlekać to potem na parę dni. A jak już mamy poskręcane nogi, no to wypada je teraz pomalować, jakoś zabezpieczyć, bo w piwniczce jest wilgotno, więc takie drewno normalnie to by tam szybko zaczęło łapać jakiegoś grzyba czy inne dziwne historie. Więc ja je zabezpieczam impregnatem do więźby dachowej. Jeszcze dobrałem tutaj, żeby ten wskaźnik był taki brązowy, no bo taki zielony tak trochę dziwnie to wygląda, a brązowy jest taki bardziej trochę retro. Mi rzuca się w oczy. To jest taki koncentrat, który rozcieńczamy z wodą w proporcji 1:9. I słupki po pomalowaniu niech sobie już tutaj schną. A z czego zrobiłem półki? Tadam! Zobaczcie, ile drewienka nakupowałem. To są też deski odpadowe z innego zakładu.
I ja płaciłem inaczej. Za te wszystkie deski zapłaciłem tutaj, co widzicie, 150 zł. I średnio deska wychodziła za 2 zł. Ale urok tych desek taki jest, jak widzicie. One są jakieś poprzczępione, połamane, no bo to są jakieś odrywane deski z jakichś tam transportów. Ale tak jak sobie policzyłem, że jak sobie tutaj podcinam te proste kawałki, no to i tak metr kwadratowy pokrycia na półki wychodzi mi około 20 zł. Co jest ceną rewelacyjną, bo normalnie jakaś płyta USB czy płyta budowlana Durelis kosztuje 50 zł najtaniej, więc mam ponad dwa razy taniej. A jeszcze jest taka zaleta, że surowe drewno bardziej mi podpasowywuje, choć będzie trochę więcej zabawy, no bo każdą deseczkę, tak jak widzicie, muszę dociąć, wymierzyć, no jest trochę z tym roboty, ale ładna pogoda dopisuje, to nie zima, tak jak betonowanie zimą naszego parkingu, więc jest fajowo. A cały urok dodatkowo pracy z drewnem jest to, że takie zwykłe ścinki musielibyśmy gdzieś wwieźć do peszoku, no bo nie możemy nic z tym zrobić. Natomiast takie surowe drewno, jeśli mamy kominek, możemy najzwyczajniej spalić. A jest to ładne drewno, nielakierowane, nieimpregnowane, jeszcze wysezonowane, suchutkie, no normalnie bajka. Więc jak widzicie, po prawie mam tyle odpadu, który normalnie musiałbym jakoś zagospodarować, a tak wszystko ładnie pójdzie w kominku z dymem. Jeszcze tutaj trochę posprzątamy na tym tarasie. No i tutaj zalety takiego odkurzacza Karcher WD3, że podpinając rurę z drugiej strony nie zasysa, a działa jak taka dmuchawa, no bo nie ma sensu tego całego pyłu zaciągać, możemy po prostu przedmuchać z tarasu dalej. Więc ten odkurzacz Karcher WD3 dzielnie nas tutaj wspiera już piąty rok, kilka budów, jakichś takich projektów i na razie wszystko działa, nic się nie popsuło. Tymczasem przenosimy się już do piwniczki i czas na skręcanie pierwszych słupków. Tak jak tutaj już widać pierwszy zamys tego spornika, także te sporniki podpierają od spodu tą podłużnicę, na której opiera się właśnie ta podłużnica. Przyłożyłem wszystkie nogi równo do ściany, bo wiem, że ściana jest równa, więc ten regał też mi będzie stał równo. I to też jest ta zaleta, kiedy kupimy piwniczkę ogrodową, która jest piwniczką ogrodową, a nie piwniczką robioną z szamba, bo w takich szambach z reguły podłoga nie jest idealnie równa. Ona ma taki spadek, żeby to szambo tam sobie spływało na dół. No i wtedy mamy niezłą zabawę i obkminę z tym, żeby ten regał stał równo. A tak jak tutaj, kiedy podłoga jest równa, a ściany są równe, no to spokojnie, wszystko ładnie trzyma pion i poziom. A jeszcze tutaj dla pewności zmierzę rozstaw tych nóg pionowych, czy tutaj mi wszystko będzie pasowało, bo ja te deski docinałem na 160 cm, czyli mniej więcej w połowie 80 wyjdzie łączenie. O, tak jak tutaj widzicie, ta deska podłużnica nie dochodzi do końca, dochodzi mniej więcej do połowy tego pionowego słupka, bo potem będzie przedłużenie, bo w sumie mi ten regał będzie miał 320 cm. I będę go robił z dwóch kawałków po 160. Mamy już pierwsze przęsło naszej konstrukcji gotowe i możemy się zabrać do postawienia go do góry. Nie jest lekkie, no bo jednak trochę tego drewna tutaj jest. Jest to bardziej pancerna konstrukcja, ale na razie już jestem zadowolony, bo samo się nie przewraca, czyli wyszło w miarę równo. Teraz robimy poprzecznicę, czyli wstępnie dwa takie pionowe słupki skręcimy ze sobą, żeby nigdzie tutaj nam nie fiknęły. O, i tak nam tutaj to mniej więcej wygląda. Trochę jak taka zagródka dla owiec, ale tak jak widzicie, regał już zaczyna nabierać pierwszych fizycznych kształtów. No i pozostaje kontynuować nasze prace. I przykręcamy pierwsze półki. Tu jest właśnie ta wada robienia z tego takich małych deseczek, a nie z jednej takiej płyty, bo taką dużą płytę byśmy wycięli raz i po prostu tam rzucili, a tak tutaj każdą deseczkę trzeba robić, każda deseczka powiem, jest troszeczkę inna, no nie jest elegancka, jak widzicie, jest to trochę ciężkie, sporo roboty, ale coś za coś. Ja tylko zrobiłem tu taki myk, że wpasowałem się, żeby ten regał miał głębokość 60 cm, bo jak kiedyś jednak te deski stwierdzę, że się rozpadną, nie pasują, są nieładne, to wtedy mogę kupić spokojnie taką ładną płytę OSB czy budowlaną. One mają 120 cm szerokości, przetnę ją wzdłuż i będę miał dwie półki po 60 cm. Tutaj pozostają jeszcze jakieś takie docinki fikuśne przy tych słupkach, więc tutaj trochę jest zabawy w to docinanie.
Ja tego nie robię jakoś super ładnie, no bo to nie jest mebel do domu, tylko do piwniczki, więc tak na szybciocha to docinam. A docinam to profesjonalnym narzędziem, czyli piłą szablastą. Jest to piła szablasta z Lidla, marka Parkside. Tej samej firmy korzystam z wkrętarki i cała zaleta, że używają tego samego akumulatora, więc można ten sam akumulator używać między różnymi urządzeniami, a nie tak jak czasami ma się każdy z innej parafii i do tego jeszcze po trzy ładowarki. Więc i wkrętarka to są wersje 20-voltowe. I ta piła szablasta sprawuje się na razie super. Wiadomo, to cięcie nie jest jakieś super precyzyjne, jak taką profesjonalną wyrzynarką, ale do regału w piwnicy nie ma zbytnio co się przejmować. No i dokręcamy tutaj wszystko do końca. Tak jak widzimy, pierwsze przęsło jest już gotowe. Możemy zabrać się za robienie kolejnego przęsła naszego regału. Taka segmentowa budowa. Tak to na chwilę obecną wygląda. Tylko muszę to posprzątać. No i dokręcamy kolejny słupek, kolejną podłużnicę. Tak jak widzicie u dołu, ja to tutaj się ratuję, podstawiając takie kostki betonowe, no bo robię to w pojedynkę, żeby mi to nie fiknęło na głowę. No i dodatkowo jeszcze od ściany odsuwam trochę ten regał. Tutaj po prostu wkładam jakiś kawałek kontrolaty 2,5 cm. Raz, żeby drewno nie stykało się z betonem na ścianie, bo tam wtedy jest wilgotno, będzie tam wilgoć stała i będzie tam po prostu trochę gnił nam ten regał. Ale jest jeszcze drugi powód, całkiem istotny, ale to za chwileczkę. Dokręcimy pierwszą nogę boczną, żeby to na nas się nie przewróciło. O, już tutaj mamy. I dokręcamy pozostałe elementy. Powiem Wam, że trochę trudno będzie z tego wyjść, ale myślę, że najwyżej górą wyjdę, bo się trochę zabudowałem w środku, a tutaj jest wyjątkowo ciasno. Ale zrobię, pozwólcie, trochę zbliżeń, żeby pokazać, jak tutaj wygląda ta konstrukcja. Od środka, jeśli coś wcześniej gdzieś umknęło, jak ta technologia tutaj wygląda. No i dobrze, a teraz drugi powód ważny, dlaczego odsunąłem ten regał od ściany. No bo o ile od frontu te półki bardzo ładnie idzie ustawić do linii prostej, o tyle z tyłu to cięcie tą taką piłą tarczową nie jest idealne. I kiedybym to robił tuż przy ścianie, no to musiałbym to jakoś szlifować, wyrównywać, tak jak widzicie, nie jest idealnie. Natomiast tak, mając tam takie 2 cm zapasu, mogę sobie odpowiednio te deski z przodu i z tyłu wyrównać. Tak wygląda nasz regał. Już nie, jeszcze tam troszeczkę zostało do dokończenia. Wypadałoby jeszcze wyszlifować te deski, ale powiem Wam, to już w następnym odcinku, a następny odcinek raczej za rok, przynajmniej dotyczący tego regału, ponieważ już tutaj za chwilkę wjedzie nowa dostawa. Nowa dostawa ogóreczków. Tak, sezon ogórkowy się już zaczął. Już tutaj pierwsze słoiki zaczynają się robić, no i po prostu nie zdążę tego regału w pełni skończyć, a brakuje mi miejsca, więc jakiś zamysł tego regału już widać, jak on będzie końcowo wyglądał, a już jakieś takie dodatkowe szlifowania to już dopiero za rok, jak już wszystkie ogóreczki przejem. Dziękuję ślicznie za oglądanie i do usłyszenia.